To, co przeżył Borys Sawinkow, z pewnością starczyłoby na wiele biografii. Przygotowując się do tego spotkania, ja sobie zerknąłem do encyklopedii najważniejszych, bo encyklopedie mają tę zaletę, że starają się ująć wszystko, co najważniejsze, w jak najbardziej lakoniczny sposób. I Encyklopedia Britannica w pierwszych słowach przy haśle Borys Sawinkow pisze, że był to rewolucjonista, który był zapamiętałym przeciwnikiem zarówno carskiego, jak i sowieckiego reżimu. Sawinkow już za życia fascynował jemu współczesnych. Nie był tylko politykiem ani rewolucjonistą. O jego talencie pisarskim bardzo pozytywnie wypowiadali się Lew Tołstoj czy Georgi Plechanow. Po latach Warłam Szałamow, autor opowiadań kołymskich, przyznawał się, że decydującą rolę w ukształtowaniu jego światopoglądu miała powieść Borysa Sawinkowa To, co było. To, czego nie było, przepraszam. Z kolei Winston Churchill w swojej broszurze Great Contemporaries, jeden z esejów, w których opisywał według niego najwybitniejszych polityków, poświęcił właśnie Sawinkowowi. Wreszcie dla nas tutaj w Polsce ważne jest to, że Sawinkowa w Belwederze niejednokrotnie podejmował Józef Piłsudski. Przez najbliższe półtorej godziny z pewnością nie wyczerpiemy wszystkich tematów związanych z Sawinkowem, ale z pewnością postaramy się dotknąć tych najważniejszych. Mamy wybitnych specjalistów, od których przedstawienia tutaj zacznę i podam troszeczkę więcej szczegółów. Zacznę od naszych gości z Rosji. Doktor Ała Morozowa pracuje w Instytucie Historii Rosji RAN. Jest specjalistką od historii Rosji końca XIX, początku XX wieku. Jest redaktorką wielu tomów źródeł, w tym tego najważniejszego i tego, który jest, że tak powiem, sprawcą całego dzisiejszego zamieszania poświęconym trzem braciom Sawinkowym. Profesor Konstantin Morozow, również związany z Instytutem Historii Rosji Rosyjskiej Akademii Nauk, jest związany także z Memoriałem, zastępca przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Memoriał, jest jednym z najwybitniejszych znawców historii Partii Socjalistów Rewolucjonistów. I wreszcie profesor Andrzej Nowak, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, z jego rozlicznych książek, ta, która świetnie wpisuje się w tematykę naszego dzisiejszego spotkania, jest poświęcona polityce wschodniej Piłsudskiego do kwietnia 20 roku. I teraz wracając do Churchilla, chciałbym zacząć od pytania do naszych rosyjskich gości. Churchill oceniał Sawinkowa, cytuję, jako wspaniałego człowieka i wielkiego rosyjskiego patriotę, pomimo okrutnych metod działania, z którymi był kojarzony. Domniemuję, że człowiekowi, angielskiemu politykowi, który funkcjonował w jednym z najstarszych systemów parlamentarnych, metody terroru nie do końca się kleiły i nie mogły być akceptowane przez niego. Państwo bardzo wiele, mówię do doktor Morozowej i profesora Morozowa, państwo bardzo wiele poświęciliście we wstępie do tej książki, która z powodzeniem mogłaby być rozbita na dwie książki, monografię i edycję źródeł, poświęciliście terrorowi jako metodzie walki politycznej, ale też jakiemu, też terrorowi jako zagadnieniu czysto etycznemu i moralnemu. I właśnie chciałbym państwa zapytać, jak Sawinkow podchodził do zagadnienia terroru z tych dwóch punktów widzenia i na ile jego podejście do terroru było wyjątkowe na tle ówczesnej rosyjskiej inteligencji i rewolucjonistów. Chciałbym podziękować za te wspaniałe słowa i epitety pod moim adresem. Od razu wspomniałem swojego nauczyciela Leonowa. Jak go zaczynali chwalić, to on zawsze mówił, no ale ja jeszcze przecież żyję. A pytanie, które pan zadał, jest kluczowe, dlatego że jest wielki, bardzo złożony i nie na jeden taki wieczór przeznaczony. Jak mówią Rosjan, bez szklanki wódki nie można tutaj tego do końca zrozumieć. Jest tutaj wiele paradoksów. No, mało kto wie, że Sawinkow zaczynał
jako aktywny wegetarianin są wspomnienia, kiedy będąc jeszcze młodzieńcem, nastolatkiem, w grupie, kiedy odpoczywali w jednym z dworów szlacheckich, jak wy będziecie jeść swoich domowych ulubieńców, czyli te krasule czy mućki. I w tym momencie dzieci wino zabierały z talerzy mięso i wynosiły poza dom. W ruchu studenckim pierwszy epizod, kiedy został aresztowany razem ze starszym bratem Aleksandrem, aresztowany był w Warszawie, to znakomite, bo oni występowali, tak jak wielu petersburskich studentów, przeciwko pomnikowi Murawiowa w Wilnie. Większość profesury odniosła się do tego spokojnie i zarówno w Warszawie, jak i w Petersburgu, a młodzież się zbuntowała. I z tego zaczęło się właściwie jego ruch w stronę polityki. Ale nawet zostając socjaldemokratą, ja zwracam na to uwagę, był ekonomistą, był w tym kierunku ekonomicznym i wiele lat później, bardzo nielubiący go w Kołosow, wspominał, jak spierał się z nim przy obecności przyszłej żony Sawienkowej, Wery Uspięskiej, córki znakomitego Gleba Uspińskiego, i dowodził, że program narodnej woli i terror to jest bardzo burżuazyjna, konserwatywna, reakcyjna wieś. Nikt nie mówił o tym, że nikt nie pomyślał o tym, że będzie on szedł właśnie w tym kierunku. Później został socjaldemokratą, politykiem, napisał artykuł, w którym bardzo chwalił Lenina. Pochwalił Lenina. Akurat za bardzo zdecydowany i za zdecydowanie w tworzeniu organizacji rewolucyjnej. W 1903 roku wstępuje do organizacji bojowej eserów i staje się terrorystą. Ale ważna rzecz. Dosyć wcześnie jednak zaczęły się wątpliwości. I tak jak on czuł, że krew przez niego przelewana, zaczyna go dławić, zabijając innych, zabijał samego siebie. To jego dokładne słowa. Wszystkie jego dalsze poszukiwania i również w powieści To, czego nie było, a później w 1923 roku kolejnej, to jest są poszukiwania człowieka, który ma refleksję i miał takie hamletowskie rozterki. Ten tytan terroru przekształcił się w zwyczajnego Hamleta. Kiedy refleksje stłumią tą wolę. Jest to oczywiście o wiele bardziej złożone. Nie chciałbym tutaj odbiegać od tego tematu głównego, bo później trzeba byłoby powiedzieć o złożoności i takiej jak gdyby nawet dwulicowości Sawinkowa, bo zajmował się terrorem, a równocześnie pisał książki, gdzie wątpił, niezwyczajnie wątpiał, uważał za niemożliwe przelewanie krwi. Później zaś znowu zajmował się terrorem. Mówił i robił. To są sprzeczności, ale bardzo charakterystyczne dla niego w ciągu całego jego życia. Co można powiedzieć o tym jego wyborze?
to go całe życie zabijało. Są takie wspomnienia Iwanowskiej po zamachu na Plewa w 1904 roku. Ona spotykała się z nim za granicą. Były to takie konspiracyjne spotkania w parku. Szukała go przez 20 minut, widziała jakąś osobę, ale nie poznała Sawinkowa. A on wtedy był pewny, że jego przyjaciel, Jegor Sazonow, zginął w wyniku wybuchu bomby. I ona 20 minut na niego patrzyła i go nie rozpoznawała. Kiedy na niego spojrzała, to powiedziała później, że jego twarz wyglądała jak teren po przejściu powodzi, czyli kompletnie zmieniony. I widać na nim było koszmar. I wyglądał, jakby stał nad mogiłą przyjaciela. W 1902 roku jego brat popełnił samobójstwo w syłce w Jakutii i jego tata najpierw zwariował, a później, przeżywając losy obu braci, po prostu umarł. I również w tym roku umarł jego nowourodzony syn i zostało mu to przekazane wszystko w jeden dzień. Więc właściwie ta osoba była ofiarą wybranej drogi. Zabijając innych, zabijał sam siebie. Ale mogę powiedzieć, że moje ponad 30-letnie badania partii eserowców i terroru sawinkowskiego doprowadziły mnie do wniosku, że to, że partia eserowska w 1901-1902 roku weszła na drogę terroru politycznego, było wielkim błędem. Wykorzystali legendarne metody narodowe, czyli poszli śladami wielkich bohaterów, jak ich nazywali Pirowski, Kiebalczyca, ale z drugiej strony nie zrozumieli, że kardynalnie już zmienił się kraj. Oni zajmowali się tym z bezsilności, z powodu niemożności rozwoju masowego ruchu, ale akurat na początku wieku, kiedy pojawiły się ruchy robotnicze, zaczęły się niepokoje wśród chłopstwa, studenci zaczęli demonstrować, zaczęła rozwijać się partia i organizacje. I cała ta droga terroru, która jeszcze została zdyskredytowana przez Azofa, przez tą brutalność rewolucji 905 i 907 roku, to była nie tylko organizacja, na czele której stał Gierszuni albo Sawinkow. Trzeba powiedzieć, że Azof również. Ale były jeszcze setki drobnych organizacji, które istniały w trakcie rewolucji na przeróżnych fabrykach, gdzie lekko, miękko mówiąc, było bardzo wiele osób, które nie orientowały się politycznie i były kompletnie niezorganizowane. Więc do 1911 roku cały ten ruch został zdyskredytowany. Natomiast walka za umysły ludzi była pokazana w 1917 roku. I zwróćcie uwagę, że partia eserowska wygrała w wyborach pod koniec 1917 roku nie dzięki terrorowi, ale poprzez tą, dzięki tej socjalizacji ziemi. To był ich pomysł i ich rewanż na to, co, na te działania, które były z narodem. Później publicyści bardzo długo badali, wcześniej badali naród i rzeczywiście uzgodnili program, który trafiał do narodu. Więc mówiłem o ziemi, ale również zaszło zrozumienie
tego, że wszelkie narody chcą żyć samodzielnie w granicach albo poza granicami Rosji. Chronologicznie, natomiast ja bym chciał wrócić do epizodu z 1905 roku, o którym pan wspomniał, i do tytułu książki, którą państwo publikowaliście, bo tych braci było trzech. I wiem, że doktor Ała Morozowa zajmowała się Wiktorem i Aleksandrem i chciałbym ją zapytać, jaki wpływ na formację intelektualną, postawę Borysa Sawinkowa mieli ci dwaj bracia i w zasadzie co o nich udało się ustalić? No, braci действительно było troje, всего в семье było шестеро детей. Braci było troje, w rodzinie było sześcioro dzieci, trzech braci, trzy siostry. W tej książce głównie przedstawieni są bracia. Tytuł książki jest parafrazą tytułu książki Sawinkowa, ale chcieliśmy po prostu pokazać, co było. Wracając do braci, można powiedzieć, że wielki wpływ wywarł starszy brat, ten, który zginął w 1905 roku. O tym drugim możemy powiedzieć mało z powodu jego bardzo krótkiej biografii, ale trzeba zauważyć, że różnica między starszym i średnim, czyli Aleksandrem i Borysem, i Borysem i Wiktorem, była praktycznie jednakowa. Jeśli dwaj starsi bracia w rodzinie zawsze byli uważani za tych starszych, uczyli się w Petersburgu w podobnym czasie, wcześniej zaczęli samodzielnie życie, to młodszy brat z najmłodszą siostrą zawsze byli traktowani jako właśnie najmłodsi i w rodzinnej korespondencji, która również znajduje się w tej książce, o nich cały czas tak mówią. Dzieci uczą się w gimnazjum, dzieci są zdrowe, dzieci chorują, dzieci zajmują się tym a tym i właśnie ma się tu na myśli Wiktora i młodszą siostrę Sonię. Jeżeli mówicie o wpływie starszego brata na Borysa, to ten wpływ był dosyć taki sprzeczny, bo z jednej strony starszy brat był socjaldemokratą z przekonania i na ostatnie zesłanie trafił jak członek jednej z organizacji socjaldemokratycznych, wcześniej był aresztowany, siedział w więzieniu, jego życie było dosyć tragiczne, ale jednocześnie była taka ciekawa korespondencja, kiedy Aleksander był w więzieniu, Borys był na wolności, albo Borys był w więzieniu albo na zesłaniu, a Aleksander czasowo mieszka z rodziną tutaj w Warszawie. O czym pisali do siebie brata z więzienia? Przede wszystkim mieli takie batalie literackie. Borys składał się do dekadencji i jakby sprzedawał Aleksandrowi wszystkie nowości, mówił kogo czyta, czytał Ibsena, uwielbiał Przybyszewskiego i pod jego wpływem zaczął pisać pierwsze opowiadania. Jakby uwielbia składnie tych pisarzy i różne innowacje w języku, na co Aleksander, który był w większym stopniu realistą, odpowiada mu, że to go bardzo nie pociąga, że po prostu spróbował to przeczytać, ale nie pociąga go to, bo za tymi próbami wymyślenia czegoś nowego traci się sens, traci się jakaś prawda, tracą się prawdziwe uczucia tych bohaterów, którzy występują w tych książkach i takie dyskusje właśnie prowadzili. Ale dekadentyzm zwyciężył w Borysie. Jeśli chodzi o młodszego brata, to Konstantyn mówił, że Wiktor bardzo przeżywał, kiedy dowiedział się o samobójstwie starszego brata na zesłaniu. Można taki ciekawy fakt przytoczyć, że na to zesłanie starszy brat Aleksander trafił po
po tym, jak zostało wyśledzone jego spotkanie z nielegalnie z jego narzeczoną, która nielegalnie przekroczyła granicę. Ona nazywała się Lidia, która już w tym czasie była formalnie zamężna. Jej nazwisko panieńskie było kancler. To była działaczka partii mieńszewików i żona Fiodora Dana. Tak to wszystko było pomieszane. Jeżeli chodzi o młodszego brata, to on cały czas pozostawał w cieniu starszego, chociaż sam w ogóle był bardzo ciekawym człowiekiem, bo w dzieciństwie uczył się muzyki i ich matka Sofia, która była sama pisarką, nawet planowała wysłać go do konserwatorium, ale on później porzucił to wszystko, uczył się na prawnika, a później zajął się malarstwem. I chociaż w rodzinie wiele osób myślało, że to jest tylko jakieś hobby, pasja, to tym niemniej osiągnął pewne sukcesy. Uczestniczył w kilku wystawach grupy Valet Caro. I na jednej wystawie zdarzyła się taka dziwna sytuacja, że zostały pomylone podpisy pod obrazami i jego obraz został uznany za obraz Picassa, który również miał uczestniczyć w tej wystawie. I jego właśnie członkowie grupy bardzo długo drwili z krytyka, który pochwalił wielkiego mistrza, nie zauważywszy, że tak naprawdę na obrazie znajduje się czarny chleb i śledź. No. Dalej wychodzi, że biografię miał bardzo burzliwą i można o tym długo opowiadać, ale ten malarz, który w 1916 roku ożenił się po raz kolejny, a tak w ogóle to miał 5 żon, wiemy o 5, może było ich nawet więcej. Ta żona była tancerką, baleriną. W 17 roku wstępuje do szkoły artyleryjskiej, trwa pierwsza wojna światowa, powinien zostać powołany do armii i zostaje oficerem artylerii. I trafia do służby w 17 roku. Na jego oczach rozsypuje się stara armia, jedzie nad Don, jest członkiem oddziału partyzanckiego razem z kozakami, dochodzi do Noworosyjska, ich oddział spóźnia się na ostatni prom, trafiają do niewoli. Całemu ich oddziałowi proponują wstąpić do Czerwonej Armii, oczywiście pod przymusem, a dalej trafia już tutaj, trafia do Polski, ucieka z kilkoma swoimi towarzyszami i przyjeżdża do Warszawy do starszego brata, jak diabeł z tabakierki, dlatego że cała rodzina myśli, że zginął. Borys już w tym czasie zajmuje się działalnością polityczną i organizacją jednostek wojskowych. On zabiera go do siebie na służbę i dalej już działają wspólnie, ale młodszy brat oczywiście jest jakby pod kierownictwem starszego. A później zwykła droga emigrancka razem z kilkoma tak zwanych sawinkowców jest wysłany z Polski pomiędzy pokojem zawartym między Polską i Rosją. Przez jakiś czas żyje w Pradze, później emigruje, znika i na wiele lat i nieoczekiwanie pojawia się na południu Francji. I z tym południem Francji, z małym miasteczkiem związana jest nazwa, tytuł naszej książki. W 1999 roku nieoczekiwanie nas znajduje syn Wiktora Sawinkowa, kuzyn Borisa, który żył w tym Banduni i z powodu jakiejś okoliczności chciał opowiedzieć historię. Jest zryad kolek. I poprzez wielu kolegów wyprowadza nas i tutaj jak gdyby jest kontynuacja.
Dowiadujemy się, co się z nim stało. Zmarł w 1954 roku w Bandulej, był już dosyć starszym człowiekiem, zajmował się taką już niepolitycznym życiem. Chciałbym namówić na pewien eksperyment, bo tak spojrzałem na daty urodzenia Sawinkowa i Piłsudskiego i zacząłem się zastanawiać, czy byłaby możliwość zrobienia czegoś w rodzaju żywotów równoległych. Skoro Plutarch w zasadzie porównywał Aleksandra Macedońskiego i Juliusza Cezara, którzy chronologicznie między sobą nie do końca pasowali i żyli w innych epokach, to dlaczego by nie spróbować czegoś takiego? I sięgnąłem następnie po taki tekst Piłsudskiego opublikowany w 1903 roku w gazecie Promień, we lwowskiej gazecie Promień, jak stałem się socjalistą. On tam bardzo wiele pisze o swojej ewolucji ideowej, pisze bardzo wiele o Rosji. Ta Rosja dla Piłsudskiego ma twarz Michaiła Murawiowa-Wieszatiela, tego samego Wieszatiela przeciwko pomnikowi, któremu Aleksander i Borys protestują w latach 90. XIX wieku. Pisze bardzo wiele o socjalizmie i paradoksalną rzecz wspomina, mianowicie Piłsudski stwierdza, że gdyby socjalizm, idea socjalistyczna przyszła do niego z Warszawy, bardzo prawdopodobne, że skończyłby czymś w rodzaju luksemburgizmu, a ten socjalizm dociera do niego z Petersburga i ta ewolucja ideowa jego przebiega inaczej. I patrząc teraz z tej perspektywy i tych wszystkich doświadczeń Piłsudskiego do roku 20 z Rosją, jak pan profesor oceniałby to, jak wpływało to na postrzeganie przez Piłsudskiego Sawinkowa, ta jego ewolucja ideowa i te jego spotkania wcześniejsze z Rosją? Dziękuję bardzo i za zaproszenie do tej dyskusji i za to pytanie. Oczywiście porównywać można ludzi urodzonych w tej samej epoce i można by poszerzyć to porównanie na wiele innych postaci. Nawet przyszła mi do głowy taka heretycka myśl, że dałoby się jeszcze obok posadzić też Winstona Churchilla, od którego pan zaczął swoją wypowiedź, bo to też ten sam okres i coś ich łączy, wszystkich trzech. To jest osobista odwaga. To jest coś bardzo ważnego. Przypomnę, że Churchill prowadził kilka szarż kawaleryjskich w Afganistanie, uciekał 300 kilometrów z obozu jenieckiego w południowej Afryce i prowadził kilka ataków na okopy w najstraszniejszej wojnie, pierwszej wojnie światowej w Belgii osobiście. I tak samo swoje życie byli gotowi narażać Sawinkow i Piłsudski. Czego nie można powiedzieć o trochę starszym od nich, Włodzimierzu Iliczu Leninie? Ten nie cechował się osobistą odwagą, przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo. Oczywiście był bardzo śmiałym człowiekiem pod wieloma względami, ale nie cechował się osobistą odwagą. Wracając jednakże do pana pytania, szukam jakby tutaj klucza pewnej sympatii między Churchillem a Sawinkowem, Piłsudskim a Sawinkowem, jakby wzajemny szacunek dla ludzi, którzy wiedzą o sobie, że są odważni, że potrafią narazić się w sprawie, którą uważają za ważną dla siebie. Nie tylko innych wysyłać na śmierć. Myślę, że oczywiście jest tak, jak pan w swoim pytaniu zasugerował, że dla Piłsudskiego szczególnie ważne było doświadczenie opresji narodowościowej, którą w Wilnie, w Wielkim Księstwie Litewskim, jako część Imperium Rosyjskiego doświadczał. Nie chciał się uczyć rosyjskiego, źle się uczył w tej samej zresztą szkole wileńskiej, w której uczył się późniejszy, najsłynniejszy premier Rosji, który miał z góry na dół bardzo dobry, Piłsudski miał akurat same trójki tam na świadectwie, ale zwłaszcza rosyjskiego języka nie lubił. Potem się nauczył oczywiście bardzo dobrze mówić po rosyjsku i chętnie z licznymi znajomymi, nie wiem czy można użyć określenia przyjaciółmi, ale z licznymi znajomymi rosyjskimi rozmawiał po rosyjsku i bardzo wiele rusycyzmów do końca życia wtrącał do swojej polszczyzny. Wracając jednakże do kwestii jego wyboru socjalizmu, to był wybór walki przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Sądzę, że to był klucz podstawowy dla Piłsudskiego do wyboru socjalizmu jako metody walki z Imperium Rosyjskim, które było dla niego głównym przeciwnikiem.
I w tej walce oczywiście bardzo ważne było doświadczenie także osobistych ofiar, które znał. Państwo badacie rodzinę Sawinkowów, Aleksandra Sawinkowa, który dość wcześnie zginął. No oczywiście ważną postacią jest także starszy brat Lenina, który też został stracony za udział w zamachu, w nieudanym przygotowaniu właściwie zamachu na cara Aleksandra III. No ale to jest, jak wiadomo, także droga Piłsudskiego w głąb Rosji, bo jego brat z kolei, Bronisław, został oskarżony w tej sprawie o współudział, daleki bardzo współudział w tej samej sprawie zamachu na Aleksandra III. I tak można powiedzieć, że jakby poznaje odważnych Rosjan, którzy gotowi są walczyć przeciwko imperium i oni stają się w pewnym sensie, użyję angielskiego określenia, towarzyszami drogi dla Piłsudskiego. Nie wiem, czy sojusznikami, ale towarzyszami drogi. Ta wspólna droga prowadzi do jednego celu, obalenia imperium rosyjskiego, caratu rosyjskiego. Piłsudski dość szybko formuje swój program polityczny. To jest program, w którym marzy mu się odbudowanie Wielkiego Księstwa Litewskiego w starym kształcie terytorialnym, przedrozbiorowym, jako części wspólnego, szerszego ciała politycznego razem z Polską. I bardzo mocno zabiega o to, żeby znaleźć takie siły polityczne wewnątrz Imperium Rosyjskiego, które zaakceptują oderwanie tego terytorium od Imperium Rosyjskiego. Piłsudski nie był polskim imperialistą, to określenie jest mylne, bo źle myślał o Warszawie, źle myślał o Polsce centralnej, był patriotą Wielkiego Księstwa Litewskiego i patriotą, można powiedzieć, Starej Rzeczpospolitej. Ale to właśnie spowodowało, że zetknął się ze wspomnianymi przez i badanymi najbardziej głęboko przez pana profesora Konstantina Morozowa eserowcami, ponieważ eserowcy jako jedyna partia z tych, które wynurzyły się ostatecznie na mapie politycznej początku XX wieku w Rosji, uznali zasadę federalizmu, najbliższą jakby temu, o co chodziło Piłsudskiemu, to znaczy nie będzie jedinej, niedzielimej Rosji, tylko będzie federacja narodów wewnątrz szerokiej wspólnoty, w której będzie też miejsce dla Ukrainy przy Rosji, nie przeciw Rosji, ale przy Rosji i oczywiście dla Gruzji, dla rozmaitych innych krajów etnicznie odmiennych od Rosji właściwej. I to właśnie spowodowało, że Piłsudski zbliżył się i chciał zbliżać się do eserowców. Ale tu jeszcze jeden pomost zbuduje, już kończę, tylko jakby dla ciekawej anegdoty. Pomost zbuduje między opowieścią o terroryzmie a planami Piłsudskiego. Otóż pierwszym wymarzonym partnerem dla koncepcji Piłsudskiego szukania takiej Rosji, która zaakceptuje miejsce odbudowanej Rzeczpospolitej obok siebie, Rzeczpospolitej, w której będzie Wielkie Księstwo Litewskie, a więc dzisiejsza także Białoruś i Litwa. Otóż takim partnerem, którego szukał Piłsudski, znalazł najpierw jeszcze, zanim uformowali się eserowcy, w niejakim Nikołaju Tatarowie. To był działacz małej partyjki, którą kierował, Znamia Truda, ona się nazywała. I on poniekąd, wspierany przez Piłsudskiego, robił karierę w ruchu rewolucyjnym rosyjskim przed 1900 rokiem. Dlaczego wymieniam tę postać? Bo zanim był Sawinkow, był Tatarow dla Piłsudskiego jako partner. I to Sawinkow w roku 1906 wysłał swoich ludzi, terrorystów, żeby zabili Tatarowa na oczach jego rodziców. To rzeczywiście chyba najbardziej brutalny akt terrorystyczny zlecony przez Sawinkowa. Oczywiście nie za współpracę z Piłsudskim, tylko za współpracę z ochraną, ponieważ Tatarow zdradził w międzyczasie. Ale to pokazuje takie zawikłane ludzkie losy. Ten, który miał być tym partnerem rosyjskim, miał w nadziejach Piłsudskiego zdobyć dużą pozycję w rewolucyjnym ruchu rosyjskim, żeby potem uznać, nazwijmy to je w ten sposób, cele polityczne Piłsudskiego, zostaje zamordowany na zlecenie Sawinkowa. I przypadek sprawi, że 11 lat później, w 1917 roku, czy nawet jeszcze dwa lata później, w 1919, to Sawinkow stanie się nowym Tatarowem, ale bardziej autentycznym, bo cieszącym się już naprawdę dużą popularnością w społeczeństwie rosyjskim, mającym za sobą dużą karierę polityczną
w Partii Socjalistów Rewolucjonistów, będącym po prostu ważnym nazwiskiem na scenie politycznej rosyjskiej. I Sawinkow porozumiewa się z Piłsudskim w momencie kluczowym, w momencie, kiedy Sawinkow szuka rozpaczliwie pomocy w walce przeciwko bolszewikom, których uważa za największe zło, a Piłsudski szuka wciąż tego samego. Rosjan, którzy uznają zmianę geopolityczną w Europie Wschodniej, zmianę, w której wyłoni się na nowo Rzeczpospolita w formie federacyjnej czy innej, to nie było ważne, ale w której Rosja uzna, że Ukraina to nie Rosja, że Białoruś to nie Rosja, że to są odrębne, że tak powiem, byty, które mogą zdecydować o swojej przyszłości. I Sawinkow jest gotów taktycznie być może, bo Sawinkow był przecież patriotą rosyjskim i nie było mu łatwo na pewno pogodzić się z myślą o Kijowie jako mieście, które nie będzie w Rosji. Ale jednak ze względu na pewnego rodzaju hierarchię celów, a dla Sawinkowa w 1920 roku najważniejsze jest obalić bolszewików jako największe zło, porozumiewa się z Piłsudskim. I ten moment jest momentem szczególnie dla mnie interesującym. Jemu poświęcam swoje badania, skromne oczywiście bardzo w porównaniu z badaniami, które państwo prowadzą, badania poświęcone osobie Sawinkowa. Tylko temu epizodowi 1920 roku, ale moim zdaniem ważnemu epizodowi, bo pokazującemu możliwość znalezienia pewnej płaszczyzny współpracy, przynajmniej wobec zagrożenia, które i niektórzy Rosjanie, i wielu Polaków uznawało za śmiertelne niebezpieczeństwo, to znaczy nowej totalitarnej formy władzy bolszewickiej. I ta grupa Rosjan, no, po wyjeździe Sawinkowa, do którego opuszczenia zmusił, że tak powiem, nacisk władz bolszewickich po podpisaniu pokoju w Rydze, jednak część tych Rosjan została tutaj i reprezentowała tę ideę. I przypominam sobie pierwsze pytanie, jakie zadał mi, kiedy miałem zaszczyt go spotkać pierwszy raz w Maison Lafitte, Jerzy Giedroyć. A jak tam grup Dymitra Filosofowa w Warszawie? To był zastępca Sawinkowa w Warszawie. Niezwykle szlachetna, piękna postać rosyjskiego krytyka, filozofa i gorącego orędownika zgody polsko-rosyjskiej przeciwko bolszewizmowi. A więc ta myśl o porozumieniu polsko-rosyjskim z wyraźnie zaznaczonym przeciwnikiem, złem absolutnym niejako w historii XX wieku, którym w doświadczeniu obu narodów był bolszewizm, jest żywa i jakąś jej ostatnią ważną klamrą jest postać Jerzego Giedroycia, który zawsze o Sawinkowie i o jego rosyjskim komitecie politycznym w Warszawie pamiętał. Ja będę kontynuował tę myśl, tak spoglądam na zagadkę. Ja będę przedłużać. Oddam państwu głos. I tym sposobem doszliśmy do trzeciego członu nazwy naszego dzisiejszego spotkania, czyli Trzeciej Rosji. I patrząc tak z perspektywy już kilku lat, bohaterowie tamtejszych ówczesnych wydarzeń, starając się zracjonalizować i wyjaśnić sobie, dlaczego nie zwyciężyła czy to biała, czy to właśnie trzecia, zielona niekiedy, określana zieloną niekiedy Rosja, szukali tego wyjaśnień i tenże Sawinkow, Borys Sawinkow, w takiej z jednej broszur pisał, cytuję: należy zrozumieć i zrozumiawszy, ani na chwilę nie zapominać. Rosyjski chłop, ubrany w mundur żołnierski, bałachowiec lub czerwonoarmista, nienawidzą komuny, ale nienawidząc komuny, komisarzy i politruków, jeszcze bardziej nienawidzą starego reżimu. Znęcania się, mordobicia, dworiańskiego stosunku do podwładnych, generalstwa i niedostępności. Tę ocenę klęski projektu, czy to Sawinkowa, czy to tutaj akurat pisał, ewidentnie miał na myśli Biały Ruch, możemy przeciwstawić późniejszą ocenę Antona Denikina już z lat 20. Bardzo często cytowaną w różnych pracach, w której Denikin stwierdzał, że chłop rosyjski po prostu nie wiedział, o co walczy, brak mu było patriotyzmu i tutaj upatrywał jednej z przyczyn, była dla niego to jedna,
jedna z przyczyn klęski Białego Ruchu i zwycięstwa Czerwonych. Jednocześnie też, co dzisiaj też bardzo mocno rezonuje, oskarżał Piłsudskiego o to, że ocalił czerwoną Rosję. I pytanie do wszystkich Państwa i z prośbą, żeby zmieścić się w 5 minutach, bo ucieka nam czas. Dlaczego idea trzeciej Rosji nie zwyciężyła i która z tych opinii, a może żadna, jest Państwu najbliższa? Zareaguję na kilkoma zdaniami na to, co pan powiedział i co usłyszałem o swoim koledze. Ja bym bardzo ostrożnie mówił o stosunkach Tatarowa i Piłsudskiego i Sawinkowa. Może to również jest trochę tłumaczenie winne. Mówiłbym o dominacji Piłsudskiego i o jakiejś manipulacji. O Tatarowie i Piłsudskim, bo Tatarow był pracownikiem Departamentu Policji, był narodowolcem, był uczestnikiem ruchu narodowców, był również członkiem Komitetu Centralnego Ruchu Eserowców i był zwerbowany. Ale wydaje mi się, że mówiąc o stosunkach Piłsudskiego i Sawinkowa, należy pamiętać również o Wiktorze Sawinkowie, którzy również często tutaj w Warszawie często o tym rozmawiał i sam Borys również o tym pisał i zdawał sobie sprawę, że ta pomoc, którą okazuje Piłsudski jemu oraz rosyjskiej emigracji tutaj, nie jest oparta na osobistej sympatii. To oczywiście grało pewną rolę ponad wszelkimi wątpliwościami. Po prostu, żeby zrozumieć, z kim ma do czynienia. Bo on go szanował, odnosił się do Sawinkowa z szacunkiem. Wiktor Sawinkow mówił prosto, że Piłsudski jest przede wszystkim Polakiem i że będzie działał w interesach swojego kraju. I tutaj sympatia nie odegra żadnej roli, nawet najmniejszej. A Borys Sawinkow mówił mniej więcej to samo, że wszystkie te emocje i sympatie są niczym w porównaniu z obiektywnym rozkładem sił i realnych procesów. A jednym z realnych procesów, gdzie zgadzali się Piłsudski i Sawinkow, to, że w rosyjskiej elicie politycznej, nawet z lewej strony, nie było wiele osób, którzy szczerze rozumieli ideę federalizmu, a którzy byli naprawdę gotowi wprowadzić tę ideę w życie. Było ich bardzo niewiele i z tego punktu widzenia to, że komuniści przyjęli ideę terroryzmu i jeszcze wypełnili ją swoją specyficzną treścią, tak jak ideę demokracji, którą nazwali demokracją socjalistyczną, prawo nazwali prawem socjalistycznym i z tego punktu widzenia należy zrozumieć, że z jednej strony Sawinkow to, co jakby dostał od życia w Warszawie, to zrozumienie tego, że kwestie narodowe, widzimy to nawet teraz, są czymś głównym i został niedoceniony. Mimo że wszyscy mówili o rozwiązaniu kwestii narodowej, to tak naprawdę praktycznie wiele osób pozostawało przy poglądach imperialnych. I
i nie mówili tylko o zachowaniu tej imperialnej Rosji. Może to nawet czasem było dokonywane mimowolnie, ale nie wszyscy mogli to przełamać. Savinkov w sobie to przełamał. Nie był osobą nastawioną imperialnie. Już w roku 19 występował z planem i naciskał przy pomocy Churchilla na Wrangela, Denikina, Sazonowa, żeby uznać niepodległość Finlandii i Polski i razem z nimi walczyć z bolszewizmem. Ale był jeszcze jeden problem. W oczach dużej części rosyjskiego społeczeństwa pomoc, niezależnie kogo, mówię tutaj o jakby imperiów zagranicznych, była traktowana przez władze jako interwencja i oczywiście nie zważając na to, że zarówno Piłsudski, jak i Savinkov działali obydwaj w interesie swoich krajów i oczywiście, że została przyjęta umowa, w której były określone interesy Rosji i tak tempo traktować to jako próbę interwencji również nie należy, ale jednak ten wariant z punktu widzenia przyjęcia przez Rosjan był wariantem przegranym, dlatego że każdy związek z cudzoziemcami był związkiem z tymi, którzy dokonują interwencję. I Savinkov pisał, że te 5 lat walki antybolszewickiej upewniły go w tym, że każda próba sojuszu z jakąś siłą zagraniczną doprowadzi do całkowitej naszej dyskredytacji. I tą trzecią drogą, jeśli chodzi o badania ruchu eserowskiego, zajmuję się dosyć długo. I powiem krótko, że to nie jest jedyny wariant trzeciej drogi Rosji. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to przynajmniej 5 takich wariantów tej trzeciej drogi. Sorokin jeszcze w maju 17 roku powiedział, że demokrację w Rosji zabijają zarówno z prawej, jak i z lewej strony, czyli zarówno bolszewicy, jak i konserwatyści. Później w 18 roku Andrzej Argunow fantastycznie zauważył, że walczymy z bolszewizmem zarówno z lewej, jak i z prawej strony. I jedni i drudzy są przeciwnikami demokracji. Tak więc kilka sił starało się znaleźć tą drogę demokratyczną. Na przykład podczas rewolucji lutowej, tak jak pisał Savinkov, a z drugiej strony walcząc z bolszewikami. To nie był tylko Savinkov z jego ideą tej Rosji chłopskiej, trzeciej Rosji, ale również była partia eserowców, taka partia centrum, bo prawa i lewa część tej partii, nie chcę was zamęczyć, mówić teraz o lewocentrystach, centrystach, prawocentrystach i tak dalej, ale była jeszcze mniejszość w partii socjalistów. To była w ogóle bardzo skomplikowana mieszanka i jeszcze Argunow
w 22 roku przeprowadził w Pradze zjazd chłopskiej Rosji i powołuje organizację o tej samej nazwie. I zarówno Argunow, jak i Savinkov wykorzystywali część idei SS-rowców i rzeczywiście działali w interesie chłopstwa, ale wychodzili z socjalistycznego paradygmatu. Ani program Argunowa, ani Savinkova nie był socjalistyczny, ale były inne programy. Batko, przepraszam, nie usłyszałem. To była trzecia Rosja i, albo trzecia Ukraina, albo trzecia Rosja, Ukraina, jak wolicie. Ale był jeszcze Antonow. Antonow zresztą wysłał emisariusza w 21 roku, który z Nowohaterska dojechał do Warszawy i razem z Savinkovem chciał wejść w sojusz i pisał, że my podzielamy tę ideę trzeciej Rosji Savinkova. Więc z tego punktu widzenia to był dosyć silny ruch, który jest niezwykle ważny. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory wiele osób mówi, że byli albo czerwoni, albo biali. I tylko dyktatura, że w Rosji może być tylko dyktatura. Albo dyktatura białych, każdej tej maści, jakiś tam w odcieniu konserwatywnym, albo dyktatura czerwona. Nie może być żadnej demokracji. 100 lat temu tak mówiono i mówią tak również teraz. I konieczność badania tej trzeciej drogi, walki o wolną, demokratyczną Rosję wtedy, a to był naprawdę mocny kierunek. Jeszcze pół minuty. Przepraszam bardzo. Ja w ogóle uważam, że Rosja do 17 roku już była dojrzała, żeby iść drogą demokratyczną. Całkowicie już ukształtowała instytucje społeczeństwa obywatelskiego, ukształtowała inteligencję ziemiańską, także spółdzielczość, inteligencję partii, i zarówno partia, jak i inteligencja, które były europejskie, ukształtowała też dosyć mocny ruch zawodowy. I w 17 roku to się wszystko burzliwie rozwijało. Ale z drugiej strony był jeszcze ten taki strumień, który zniszczył te wszystkie struktury i później fizycznie zaczął niszczyć członków tego społeczeństwa obywatelskiego. Badać to jest bardzo ciężkie, ale myślę, że to jest właśnie ta droga na najbliższe lata. Czyli badanie realnej drogi rozwoju Rosji, drogą demokratyczną, z której została po prostu strącona przemocą, kłamstwem i demagogią i zabójstwami. Gasparza Marozowa. Dosłownie dwa słowa. Jedna z przyczyn moim zdaniem, tak jak pan to powiedział, dlaczego nie okazała się trzeciej drogi, dlaczego chłopstwo, które obwiniano właśnie, dlaczego nie było patriotyczne. Chłopi ze względu na wszystkie swoje specyficzne położenia w tym państwie, w którym mieszkali, nie mieli możliwości wzniesienia się do rozumienia patriotyzmu w skali państwowej. To w najlepszym przypadku była regionalna ujazd czy gubernia. Było wiele przypadków, gdzie chłopi, którzy rozumieli, że to, co im powiedzieli bolszewicy, co im przynieśli czerwoni, to nie jest ta wspaniała przyszłość. Oni tworzyli jakieś oddziały i w czasie tej strasznej wojny domowej, wyganiając bolszewików z tego swojego ujezdu, wracali do swojej pracy na roli.
kiedy próbowano im wyjaśniać, że nie należy na tym się zatrzymywać, że wróg wróci, że trzeba pomóc innym chłopom, którzy 200-300 kilometrów też wojują. Oni tego nie rozumieli, dlatego że ich świat był jeszcze bardzo feudalny i to, co za lasem, to jest obce i nas to nie dotyczy. Nas dotyczy tylko to nasze i to ich zgubiło. Dlatego że kiedy zrozumieli, że wyganiają ze swojej wsi czy ujezdu krwiopijców, niczego nie osiągnęli, dlatego że reżim już się zorganizował i masowe, te masowe, ale pojedyncze powstania zostały po prostu zniszczone. Nie, i spytam w ten sposób, nieco prowokacyjnie, czy Denikin miał rację, twierdząc, że Piłsudski ocalił Rosję, bo wiem, że to pytanie cały czas jest, rezonuje bardzo silnie tutaj u nas w Polsce w różnych debatach historycznych. I prośba o 5 minut naprawdę odpowiedzi, bo jesteśmy trochę poza czasem. No, pamiętajmy, że Denikin był synem polskiej krawcowej. Być może ten kompleks jakoś miał pewne znaczenie dla niego i bardzo się tego wstydził. Był wielkoruskim rzeczywiście patriotą, czy imperialnym nacjonalistą, to skomplikowane określenie, ale chyba oddaje emocje Denikina i pewnego rodzaju kompleks wobec Polski. W dodatku polscy oficerowie uratowali mu życie, uwolnili go z rąk bolszewików w roku 1918, wyciągając go z więzienia w Starym Bychowie, gdzie prawdopodobnie zostałby rozstrzelany razem z innymi oficerami rosyjskimi i został uwolniony zresztą z całym szeregiem innych generałów, którzy później udali się na południe Rosji i tam zaczęli swoją epopeję walki przeciwko bolszewikom. Myślę, że ta teza postawiona przez Denikina w jego pierwszych jakby wspomnieniach już w 1925 roku oczywiście służyła usprawiedliwieniu własnego niepowodzenia. Czy można zadać pytanie, czy Denikin mógł wygrać w ogóle? I tu konfrontuję pewne liczby. W momencie największego powodzenia Białej Rosji z Denikinem na czele we wrześniu, sierpniu 19 roku siły Białej Rosji liczyły na papierze łącznie 537 tysięcy żołnierzy. Armia Czerwona w tym momencie na papierze także liczyła 3 600 tysięcy żołnierzy. Oczywiście realnie tych bojców było dużo mniej i po jednej i po drugiej stronie, ale proporcje były takie. 5 do 1. Czy nawet 6 do 1. I to stawia pod znakiem zapytania równanie, które wykonał Denikin. A Denikin twierdzi, że zdjęcie, bo rzeczywiście Armia Czerwona mogła zdjąć z frontu przeciwko Polsce wskutek rozmów, które były wtedy, to jest późnym latem 19 roku prowadzone między wysłannikami Lenina a wysłannikami Piłsudskiego w Białowieży i Mikaszewiczach, 40 tysięcy bagnetów i szabel z frontu przeciwpolskiego, można było je użyć przeciwko Denikinowi. Nigdy nie uzyskamy ostatecznej odpowiedzi na tego rodzaju pytanie, czy te 40 tysięcy bagnetów i szabel mogło w tym momencie przeważyć. Wydaje się jednakże, że ogromną przewagę zachowywali bolszewicy. Pytanie poważniejsze, które należałoby zadać, zadała pani profesor. To znaczy, jakie było nastawienie rosyjskiego chłopa? Czy on popierał tego Denikina aż tak bardzo? Nawet już kiedy to był naprawdę rosyjski chłop, nie gdzieś, nawet nie w Doniecku, ale kiedy już był pod Orłem, kiedy był, zbliżał się do Kurska, czy masowo chłopi popierali Denikina? No to pytanie sobie trzeba zadać. I odpowiedź nie będzie chyba jednoznaczna. I ta odpowiedź wydaje mi się chyba ważniejsza od próby zgonienia raz jeszcze odpowiedzialności na interwentów, którzy nie pomogli, bo to jest najgorszy rodzaj interwentów. Interwenci, którzy nie pomogli. Ale myślę, że to, o czym mówił pan profesor, jest bardzo, a raczej co odtwarza pan na podstawie refleksji Sawinkowa po paru latach, jest bardzo trafną oceną niemożliwości spełnienia tego snu Sawinkowa i Piłsudskiego. To był taktyczny sen, zgadzam się. Obaj z powodów taktycznych współpracowali. Jeden chciał uwolnić Rosję od bolszewików, drugi chciał zrealizować polskie, nazwijmy to tak, cele polityczne. Otóż ten sen chyba nie mógł się spełnić z powodu, o którym pan profesor powiedział. To znaczy
Rosjanie, duża ich część świadoma politycznie odrzucała możliwość walki o wyzwolenie Rosji w porozumieniu z siłą zewnętrzną, a już zwłaszcza kiedy tą siłą zewnętrzną była Polska. I tu jeszcze jedna drobna uwaga. Myślę, że też uproszczeniem jest schemat Biała Rosja-Czerwona, bo Biała Rosja też miała różne odcienie. To byli skrajni reakcjoniści, tacy twardzi monarchiści, którzy najchętniej połączyliby się z Niemcami Wilhelma II, ale był to Piotr Bernardowicz Struwe na przykład, który był, można powiedzieć, ministrem spraw zagranicznych Wrangla. I to był sam Wrangel, ostatni, można powiedzieć, reprezentant Białej Rosji, który reprezentuje zupełnie inną koncepcję jednak od Denikina. Jest najbardziej otwarty, powiedziałbym, na możliwość jakichś ustępstw wobec ruchów narodowych, ale właśnie w momencie, kiedy zbliża się do niego, że tak powiem, ofensywa polska w maju 1920 roku, Wrangel na Krymie, Polacy z Ukraińcami w Kijowie i są te rozmowy już prowadzone między Wranglem a Piłsudskim, myślę, że choć one się kończą, można powiedzieć, te rozmowy najbardziej optymistycznym aktem z polskiego punktu widzenia w listopadzie 20 roku, rząd Wrangla zgadza się na niepodległość Ukrainy. No niesłychana rzecz, tylko to było dwa dni przed tym, zanim Wrangel musiał się ewakuować z Krymu. Gdyby w maju, czyli kiedy Wrangel był względnie silny i Polsce udało się utrzymać Petlurę w Kijowie, gdyby wtedy Wrangel miał porozumieć się z Polską, protest był tak potężny ze strony wszystkich sił politycznych rosyjskich. Kiereński protestował, Burcew protestował. Wszyscy protestowali przeciwko porozumieniu z Piłsudskim, ponieważ zabiera Kijów Rosji i oddaje go nacjonalistom ukraińskim. To było jakimś wymyślonym w dodatku, bo nie wierzono w to, że istnieją prawdziwi ukraińscy nacjonaliści, tylko wymyślony twór nacjonalistyczny, który Polska wspiera, żeby rozbić Rosję. I Wrangel chociaż rozumiał, że trzeba współpracować z Polską, musiałby się poddać tym nastrojom i obawiam się, że nawet w wariancie hipotetycznej historii, w której Piłsudski wygrywa kampanię ukraińską, nie doszłoby do efektywnego zwycięstwa III Rosji, bo bolszewicy tym bardziej mogliby wykorzystać kartę walczymy z interwentami, walczymy przeciwko Polakom, którzy chcą zniszczyć prawdziwą Rosję i wtedy nawet ten umiarkowany, powiedziałbym, monarchista, w istocie liberał, Piotr Struwe, Wrangel, który był otwarty na współpracę taktyczną z Polską, musieliby ustąpić przed tą falą i albo zmiotłaby ich fala, powiedziałbym, reakcji narodowej czy imperialnej rosyjskiej, na której czele staliby bolszewicy, albo sami by się do tej fali przyłączyli. A więc obawiam się, że niestety to dziedzictwo przeszłości było na tyle silne, emocje, doświadczenie przemocy, o którym mówił pan profesor, które niszczyło bardzo wiele, powiedziałbym, zdrowej refleksji od ruchów takich dalej wykraczających poza instynkt przetrwania. To wszystko spowodowało, że idea III Rosji chyba nie mogła wygrać w 1920 roku. A dlaczego Denikin przegrał, to myślę, że Denikin powinien przede wszystkim dokonać rachunku sumienia własnego, a nie uderzać się w cudze piersi. Zresztą zawsze chyba tak jest najlepiej robić rachunek sumienia. Ja pozwolę. Pozwolę sobie na kilka krótkich replik, ale bardzo ważnych. 3 minuty. W 17 roku już pojawiła się kwestia, że elita polityczna Rosji, jak to się często zdarza, kiedy generałowie przygotowują się do wojen, które minęły, jest takie dobre wyrażenie, znajdowała się w niewoli schematu Wielkiej Rewolucji Francuskiej i nie rozumiała rzeczywistości. I niestety, mimo że można było zachować tą demokratyczną drogę rozwoju, to już całkowicie nie w 20 roku. Maksymalna możliwość do tego była latem 17 roku.
ale została zmarnowana z powodu krótkowzroczności różnych generałów i sił politycznych, którzy rozwiązywali swoje problemy. Zresztą tak też i bywa w normalnym życiu. Wszyscy mówią o interesach kraju, ale wszędzie zajmowali się swoimi osobistymi projektami, żeby zająć jakieś stanowisko albo w partii, albo w kraju, lub polityczne, no i wiele innych. Faktycznie bolszewicy dlatego też objęli władzę. Zresztą samo objęcie władzy przez bolszewików, kiedy splunęli na swój program i również w wielu względach na marksizm i zdecydowali się na ten eksperyment, to jest jeden z tych elementów kształtujących polityczną nieadekwatność. To, co zrobili po 100 latach, jest jasne, że to było kompletnie przeciw interesom państwa, dlatego że zostały zmiecione instytucje społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, nieważne jak to zostało ukryte w słowa. W 1920 roku wiele osób żyło z, jakby z twarzą skierowaną na zachód i właśnie dlatego front antybolszewicki był jedną z przyczyn, dlatego że oni nigdy nie mogli dogadać się ze sobą. Emocje, jak również chęć jakby tego, żeby zwyciężył ich wariant, to Kołczaka, sprawa Kołczaka była prezentem dla bolszewików. I ci, którzy chwalą teraz Kołczaka, to nie rozumieją tego albo z naiwności, albo z innych przyczyn. Jest taka piękne przysłowie rosyjskie: zburzyć, nie zbudować. Prowadzenie polityki demokratycznej i tworzenie skomplikowanego systemu zarządzania to jest zawsze skomplikowane, a jeszcze w jakby warunkach wojny światowej jest to skomplikowane podwójnie. Kiedy bolszewicy zaczęli zburzyć tą strukturę społeczeństwa i całą tą delikatną materię społeczeństwa niszczyć, to pojawił się rak i przemoc stała się głównym instrumentem i stare tradycje walki politycznej już były zupełnie nieskuteczne i bezsensowne. Podam przykład. 18 rok. SR-owcy decydują się jakby dostać poparcie proletariatu petersburskiego i jakby pociągnąć go za sobą. Oczywiście bolszewicy zaczynają wsadzać ich do więzienia, ale w Petersburgu praktycznie udaje im się zdobyć większość sympatii proletariatu. I tutaj tutaj słychać było słowo Wołokańskiego, który próbował, to znaczy zabójstwo Wołodarskiego, które zmienia sympatie polityczne. I tym bardziej, że było dokonane takie skrycie. Terror pokazuje tutaj swoją negatywną rolę w nowych warunkach, więc większość eserowców była przeciwko terrorowi w 18 roku. Ale nagle wyjaśnia się, że wydaje się, że robotnicy w Petersburgu odwrócą się od bolszewików, ale nieoczekiwanie dla całego kraju, proletariat w Petersburgu znika. Znika gdzieś na wsiach i Timofiejew na procesie w 22 roku powiedział, że nie doceniliśmy tradycji historycznej narodu rosyjskiego, tego uciekania od problemów. Tak jak ludzie uciekają w emigrację, nawet obecnie w różnych krajach.
proletariat po prostu uciekł na wsi, żeby po prostu móc się wykarmić. I taktyka oparta na cywilizowanych metodach i przeciągania agitacji o proletariatu stała się bezsensowna, bo proletariat zniknął. I z tego punktu widzenia do 22 roku ta Rosja, która tam pozostała, była bardzo specyficzna. Ja myślę, że ani oczyma 13, ani 17, ani również dnia obecnego nie możemy jej zrozumieć, bo była bardzo specyficzna. I dlatego też trzecia droga przegrała, bo demokracja zawsze przegrywa, kiedy jest stosowana przemoc, tym bardziej jeszcze taką przemoc, która burzy wszystkie warunki gry. Zresztą to robili właśnie bolszewicy i zresztą także Kołczak. I możliwość zadawania pytań. Przewidzieliśmy rolę specjalnego komentatora dla profesora Hieronima Grali i w tej chwili oddam mu głos, a następnie przejdziemy do zadawania pytań. Dziękuję bardzo. No, po pierwsze, szanowni państwo, ja myślę, że będę wyrażał uczucia wszystkich, dziękując dyskutantom za to, że przywrócili nam nadwyrężoną w ostatnich miesiącach wiarę w możliwość spokojnej, rzeczowej dyskusji historyków polsko-rosyjskich. Proszę państwa, na marginesie kilku wątków, które tu się pojawiły, pewnie też kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, Sawinkow to oczywiście jest wielka postać. Pytanie, co dzisiaj znaczy Sawinkow dla Polaka, jakie to budzi skojarzenia? Dwa lata temu zastanawialiśmy się z profesorem Morozowem, kiedy rozpoczęła się dyskusja o warszawskiej ulicy Sawinkowa. Dlaczego Polacy tak nazwali tą ulicę i czym ten Sawinkow przypadł Polakom do serca? Nie będę cytował wypowiedzi rodaków profesora Morozowa pod adresem Sawinkowa, ale również i moim na owym czacie, bo to składa się ze słów, które dzisiaj potocznie nazywamy leksyką nieformalną. Natomiast ja sam wtedy odnotowałem, że w gruncie rzeczy dla dialogu polsko-rosyjskiego mimo wszystko lepiej jest w Warszawie mieć ulicę Sawinkowa i Błoka i Mandelsztama, którego w Rosji tak długo nie było, niż wdawać się z merem Moskwy w przepychankę o ulicę Dżohara Dudajewa. Dlaczego Sawinkow? No, pewnie w Warszawie dlatego, że warszawiak. Kiedy Giedroyć, a potem Pomianowski, jeszcze Jerzy, upominali się o Filozofowa, oczywiście ogromne znaczenie miał ten sentyment związany ze środowiskiem emigracyjnym, które zresztą to środowisko niemało wniosło nie tylko do życia emigracji, ale również do życia Warszawy. Przecież młody Giedroyć chodził na spotkania tego domku w Kołomnie, zresztą temu środowisku zawdzięczał swoją żonę, o czym się czasem w Polsce zapomina. Natomiast rzeczywiście Sawinkow zginął w tym cieniu Filozofowa, środowiska skupionego wokół Gipius, również ze względu na swoją tajemniczą, jak wtedy sądzono w II Rzeczypospolitej, śmierć i być może pewien wstyd polskich służb, które przegrały tą wielką grę polityczną, prowokację, operację Trest, której finałem było no, oddanie się nieświadome Sawinkowa w ręce służb wywiadowczych sowieckiej Rosji. Tym niemniej postać Sawinkowa przywołuje nam pewną rzeczywistość, o której zbyt łatwo zapominamy. Rzeczywistość rosyjskiej Warszawy. Jak to wszystko jest blisko siebie? No proszę państwa, Sawinkow i jego brat kończyli pierwszą męską gimnazję, jak się wtedy mawiało, w Warszawie. Jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, dyrektorem pierwszego gimnazjum był ojciec wielkiego przyjaciela polskich uczonych, akademika Kosmińskiego, delegata wielokrotnego historyków radzieckich na zjazdy historyków, na kongresy historyków, i tego, wobec którego mamy pewien dług wdzięczności, bo był jednym z przysłanych i nasłanych na słynną konferencję otwocką komisarzy, którzy mieli pacyfikować polską naukę,
historyczną, a tymczasem oni z takim drugim wychowanym w Warszawie, akademikiem Grekowem, jeździli do Otwocka wspominać, jak tam odpoczywali z ojcami na Datczy. Więc jest pewne środowisko, o którym warto pamiętać, o którego skłonność do Polski, większą jednak niż u Denikina, warto jednak czasem poświęcić temu parę stron. A jak te intensywne bywały warszawskie wspomnienia? Proszę Państwa, Panie Profesorze, bodaj Słonimski zapisał sobie rozmowę z operatorem i współpracownikiem Pudowkina, który nagle przemówił do niego wspaniałym polskim językiem, mówiąc: panie, a te sznycle i pączki to w Warszawie jeszcze są, a latem to dziewczyny chodzą po tych alejach ujazdowskich. To było pewne środowisko, które żyło to Warszawą i ją wspominało. Denikin wspominał ją mniej, bo z Warszawą miał mnie do czynienia, był dzieckiem prowincji mazowieckiej. Teraz, jeżeli chodzi o Denikina i ten wątek. Ja z czysto militarnych względów nie do końca się mogę zgodzić z panem profesorem, nie przesądzając, kto tu ma rację, czy Denikin zawdzięczał, czy nie zawdzięczał coś opieszałości, czy też nieopieszałości w wyrachowaniu Piłsudskiego. 40 tysięcy zdjęte z frontu to de facto 10% sił mobilizacyjnych lepszych jednostek armii Denikina. Przy przełomie to jest bardzo dużo. 3 miliony armii bolszewickiej były na papierze, na całym terenie, na którym toczyła się wojna, podczas kiedy Denikin miał możliwość zebrania swoich wojsk w kułak, co sprawiało, że stosunek był 1 do 2, 1 do 2,5. I wtedy to już te 40 tysięcy coś znaczy. Tyle, że czy to rzeczywiście jest tak wiele? To, co zdjęto z frontu polskiego, to jest raptem 2 razy więcej, niż się zgłosiło w ciągu miesiąca do biur werbunkowych Armii Radzieckiej, kiedy legenda pierwszej wojny, generał Aleksy Bursiłow, ogłosił antypolski apel, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. 18 tysięcy się włączyło. I to była realna siła. Czy była możliwość porozumienia? Oczywiście jej nie było. Oczywiście jej nie było. Proszę Państwa, ja pochodzę z takiej dziwnej, bardzo mieszanej rodziny, w której kod oficerski Armii Carskiej występuje w różnych wersjach narodowościowych. Od bałtyckich Niemców, przez esaułów kozaczych i polskich oficerów budujących na przykład twierdzę Osowiec albo walczących pod Plewną. To jeszcze w połowie lat 20. był podział w rodzinie. Czy trzeba było iść z białymi przeciw czerwonym, czy trzeba było może odpuścić czerwonym? A czasem pojawiały się pytania, czy warto było inwestować w Polskę. Ale to oczywiście nie u tej polskiej części rodziny, a tej, powiedzmy, esaulskiej. Tak. Proszę Państwa, więc ta dyskusja, która pasjonująca, dała nam, jak myślę, materiał do bardzo wielu przemyśleń. Odpowiedzi ciągle nie ma, bo nie ma ich od czasów Sawinkowa i w 100 lat po nas też ich pewnie nie będzie. No chyba, że zapowiadane dalsze badania naszych gości z Moskwy tak dalece przesuną wektor badawczych możliwości i podniosą naszą samoświadomość źródłową, że rozstrzygną wszystkie te kwestie. I na koniec, żeby spiąć to klamrą. Kiedy postawiłem pytanie, co to jest Sawinkow dla Polaka i w pamięci Polski, pomyślałem sobie, że paradoksalnie, ale znienawidzony tak naprawdę przez władzę radziecko Borys Sawinkow był lepiej obecny w naszej świadomości historycznej w czasach PRL-u. Książeczka Aleksandra Achmatowicza, radzieckie seriale Operacja Trest, duże filmy o znakomitej operacji wywiadowczej innych naszych rzeczywistych już rodaków, Dzierżyńskiego i Mierzyńskiego, pozwalały pozostawać Sawinkowowi w pamięci historycznej Polaków. A dzisiaj właśnie dyskusja, czy Sawinkow jest zgodzien zastąpić Dąbrowszczaków i czy naprawdę warto, to jest cytat z kolejnego czatu,
żeby nasolić komunistom, poświęcić kombatantów Hemingwaya dla ruskiego terrorysty, no to jest oczywiście pytanie, które świadczy o takim, a innym poziomie wiedzy i świadomości na ten temat. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Państwo będziecie mieli możliwość reakcji, ale może jeszcze zbierzemy pytania, trzy pytania, także otwieram taką możliwość. Dziękuję bardzo. Paweł Libera, ja mam dwa pytania do pana profesora Morozowa. Panie profesorze, po tylu latach badań biografii Sawinkowa, po tylu autorach, którzy się nad nią pochylali, ostatnio Richard Spence, następnie państwo, od wielu lat prowadzicie te badania, czy można powiedzieć, że są jeszcze w biografii Sawinkowa jakieś białe plamy? Czy jest jeszcze coś, z czym trudno sobie poradzić, albo czegoś nie wiemy? Ja oczywiście z punktu widzenia tylko czytelnika odnoszę wrażenie, że chyba jednym z trudniejszych okresów jest okres od czasu, kiedy Sawinkow wyjechał do Polski, a potem kiedy pojechał do Rosji. Czyli październik, jeżeli dobrze pamiętam, 21, sierpień 24 rok. Czy pan profesor by się zgodził z tą opinią? I drugie pytanie, chciałbym zapytać, jak pan profesor interpretuje wyjazd Sawinkowa 15 sierpnia 24 roku do Mińska? Dlaczego wyjechał? I jeszcze trudniejsze chyba pytanie, jak ocenić jego zachowanie tam na miejscu? Częściowo możemy, znamy już to, co się tam działo. Pan profesor ostatnio korzystał z bardzo ciekawych materiałów odnalezionych w Rgaspi na ten temat. Bardzo interesująco pan też opisał ostatnie chwile Sawinkowa i kwestię jego śmierci, dochodząc do wniosku, że rzeczywiście popełnił samobójstwo. Natomiast jak ocenić ostatni rok jego życia, te ostatnie miesiące w Rosji, to co robił? Czy można powiedzieć, że Sawinkow zdradził? Czy to była gra? Ja przypominam sobie korespondencję emigrantów, gdzie chyba odwoływano się do słów Burcewa, który twierdził, że jest przekonany, że kiedy Sawinkow wjechał do Mińska, jeszcze był nasz, czyli jeszcze emigracji nie zdradził. A co było później? Byłbym wdzięczny, gdyby pan profesor się ustosunkował do tych pytań. Mogę teraz zadać pytanie? Ja chciałbym zwrócić się do pani Mrozowej. Mam takie pytanie. Decydującą rolę Mieszkowski, którzy byli takimi gośćmi w paryskim mieszkaniu. Oni Gipis, tu cytata, очень быстро, bardzo szybki cytat, pisała później w swoim dzienniku, było to na ciemnej ulicy, siedzieliśmy w jakimś pustej knajpie, piliśmy miód i rzeczywiście mówił Giper pisała w swoim dzienniku i dodawała, nie straszna, nie ta kukła, lalka, nie cierpi ich, dlatego jest pust, bo on jest pusty. I po śmierci napisała, że zginął na Łubiance. Tak, myślę, że zginął, ale dla mnie to nie zrobiło wrażenia. Czy sam się zabił, czy coś się z nim stało, to wszystko jedno, bo przecież lata już jak zmarł. A w ogóle był on w ogóle, bo zostało tylko kilka książek i ulic w Warszawie. Pani profesor, proszę powiedzieć, dlaczego Gipius tak się odniosła do Sawinkowa? Pani jako kobieta może tak odpowiedzieć? I to będzie ostatnie pytanie.
Ja mam krótkie pytanie, po części dotyczące tytułu dzisiejszej imprezy, która się nazywa Borys Sawinko w poszukiwaniu trzeciej Rosji. Chciałem zapytać dwóch panów profesorów o takie wybiegnięcie w przyszłość. Jak wyglądałaby Rosja pod rządami Sawinkowa? Czym by się różniło od Rosji sowieckiej? Jaka byłaby funkcjonalna rola terroru w budowie tego państwa? Oraz innych narzędzi, czy też, bo być może byłoby to państwo demokratyczne. Jesteście panowie wybitnymi znawcami tej postaci, więc liczę na odpowiedź. Świetnie, dziękuję bardzo i teraz proszę o odpowiedzi. Najpierw profesor Konstantin Morozow, potem profesor Morozowa i profesor Andrzej Nowak. Mam ciekawą sytuację, bo odpowiadając na pierwsze pytanie, czy można uważać, że są jeszcze jakieś białe plamy w biografii, czego my nie wiemy, a drugie pytanie zaczyna się od głównych tych białych plam. To nie w biografii, ale sam Sawinkow to jest jedna wielka biała plama. Faktograficznie my możemy oczywiście prześledzić szereg zjawisk, ale jeżeli nie rozumiemy człowieka, jego logiki, jego psychologii, jego zachowania, motywacji, to nie jest rzeczywista biała plama. I z tego punktu widzenia oczywiście jest szereg faktów biografii Sawinkowa, który potrzebuje dalszych badań, wymaga dalszych badań, ale jako historyk muszę powiedzieć, że wyobrażenie, że ten temat jest dobrze zbadany, to jest ważne do momentu, kiedy się tym tematem nie zaczynasz zajmować. A jeżeli się zajmujesz i jest na przykład półtora dziesiątka prac doktorskich, są po prostu dziury, wielkie dziury niewiedzy. Zaczynając od dzieciństwa i młodości w Warszawie do uniwersytetu, bo źródeł jest mało i oczywiście nie wszystko one obejmują. Faktycznie całe życie należałoby powtórnie zbadać. W 90. lata to tam udało się to zbadać, część biografii, ale dokładnie należałoby zbadać jego rolę w wojnie domowej i wszystkich wydarzeniach. I tutaj to nie jest kwestia tylko, również to jest pytanie traktowania, bo w rzeczywistości walka polityczna trwała i Sawinkow, jak i wszyscy wrogowie Rosji bolszewickiej, w wielu przypadkach oskarżono, sfalsyfikowano ich biografię, dlatego że my nie wiemy, nie znamy prawdziwego Sawinkowa, tak jak go rysowały władze, czy jego towarzysze, współtowarzysze z partii, to jest tylko jeden z konturów, a on jest o wiele bardziej złożony, a oceny i ocena miejsca w historii to nie przecież tylko Sawinkowa. Proszę spojrzeć całą naszą historię i to wiele lat już mówię, ją należy jak gdyby powtórnie zbadać i jak gdyby realnie przemyśleć, bo wiele z tego, co stało się stereotypem, weszło jak gdyby nie tylko w tą sedno historiografii radzieckiej, i jednocześnie z tego punktu widzenia Sawinkow i wojna domowa, polska sprawa, to są tematy, które wymagają zrozumienia. I zgadzam się z panem profesorem,
ale nasze spory to są też o przyszłości, będą w przyszłości, bo temat Savinkov i Polska zajmowałem się w tej książce i tam jest szereg dokumentów, również z tego Amsterdamskiego Instytutu i jest tam bogaty, interesujący materiał, ale to są dosłownie drobinki, bo tam są przecież olbrzymie ilości informacji o wojnie domowej, o wielu epizodach i to trzeba to wprowadzić do obrotu naukowego. Wiele było przywiezionych z archiwum praskiego i do 1989 roku były niedostępne dla badaczy. Wiele, znaczy coś badano, są poważne już ruchy, są koledzy, którzy tymi epizodami się zajmują, ale w całości to jest dopiero praca na dziesiątki lat przyszłości. I tak jak profesor Graal powiedział, to trzeba prowadzić tą spokojną dyskusję historyków, dlatego że nie należy do dyskusji historycznej przerzucać te chwyty, jakie stosują publicyści i politycy rozwiązujący swoje problemy, dlatego że wiele z tego, co może być argumentem we wszystkich tych sporach i jeszcze nie jest wprowadzone do obrotu naukowego, nie jest zbadane. I z tego punktu widzenia, tak, oczywiście białych plam jest wiele i najważniejsze to nie plamy faktograficzne, a zrozumienie specyfiki samego Savinkova. On był to człowiek dwulicowy, w których żyło dwóch ludzi. Jeden zawsze negował to, co robił drugi. Jeden zajmował się terrorem, drugi osądzał to. Jeden walczył z bolszewizmem, a drugi to też osądzał. I z mojego punktu widzenia samobójstwo to jest całkowicie logiczne, logiczna tej dwuistotowości. I tak jak napisali dziennikarze ładną formułę, napisali artykuł, wywiad. Dwie osoby, jeden trup. Pytanie. Dlaczego pojechał do Mińska? Jest taka dosyć taka obszerna dyskusja, która jest również w książce. Cała dyskusja emigracyjna jest we wstępie i w takich odnośnikach dokumentów. I mamy odnośnik do artykułów Burcewa, jeżeli chodzi o motywację Savinkova w 25 roku. Również w tej dyskusji była siostra Savinkova, ale nie chcę teraz o tym rozmawiać. Powiem, że z jednej strony oczywiście tam odbywała się pewna gra czekam. Są różne świadectwa, czasem takie trochę zatarte. Między innymi jest świadectwo Churchilla i Burcewa i różne aluzje, że spotkał się z Krasinem i zostało mu zaproponowane uczestnictwo w tworzeniu rządu socjaldemokratycznego, w którym miał grać ważną rolę. Savinkov nie chciał prowadzić takich rozmów jeszcze w 18 roku.
znaczy nie grzeszył, mógł prowadzić takie rozmowy, jeszcze w 18 roku podobno prowadził korespondencję z Leninem, ale jak mówili rewolucjoniści, a później jak mówili decydenci, nie próbuj się nigdy ograć żandarma ani czekisty. Nie można siadać do jednego stołu z szulerami. Dlatego była jedna zasada. Nie wolno było składać zeznań, a już prowadzenie jakich chytrych gier było katastrofą. Zresztą to się stało z Sawinkowem. Czy on grał i czy był szczery? Najprawdopodobniej był szczery, ale jest pytanie. Jest taki obraz AG. Czym jest prawda? Gdzie Piłat, przechodząc obok umęczonego Chrystusa, podnosi rękę i pyta się, czym jest prawda? A promień słońca pada na potylicę Piłata i od razu staje się jasne, że tak naprawdę to pytanie go zupełnie nie interesuje. A czym była szczerość Sawinkowa? Sawinkow miał wiele twarzy, on sam siebie nie rozumiał. Pisał do żony. To nie ja, który składa się z mozaiki, który sam siebie nie rozumie, powinien znaleźć miejsce w partii eserowców. W jednym momencie myślał tak, a po pół roku miał zupełnie inne stanowisko i w obu przypadkach był szczery. I z tego punktu widzenia, tak, najprawdopodobniej był szczery. Ale co oznacza taka szczerość? To znaczy, że tak faktycznie, jak powiedział Kizewietro o Pieszochonowie, który napisał broszurę pod koniec lat 20., która też tak bawiła się z władzami rosyjskimi, on powiedział, jaki nekrolog on sobie zepsuł. Sawinkow zepsuł sobie nekrolog, po prostu napluł na nekrolog, napluł na siebie. I to jest bardzo charakterystyczne dla Sawinkowa. I był wtedy szczery. Jeżeli byłaby jakaś kropla pragmatyzmu i popełniłby samobójstwo, to zachowałby się zupełnie inaczej. On był szczery, ale jednocześnie grał. Poczytajcie jego dzienniki, które pisał na Łubiance. Muszę w ogóle powiedzieć, że Sawinkow jest bardzo ciężki do zrozumienia. Dzisiaj z profesorem Nowakiem rozmawialiśmy o Sawinkowie i okazało się, że oboje już wiele lat go badamy i pan profesor powiedział, że pewnie Sawinkow nie jest taką osobą, z którą by się chciał zaprzyjaźnić w odróżnieniu od filozofa. A ja powiedziałem, że tak, było z nim przyjemnie rozmawiać, zachwyceni nim byli różni ludzie, również Wiera Figner i niektórzy sobie żartowali, że staruszka się w nim zakochała, a ona mówiła, że jest to najprzyjemniejsza osoba, którą w życiu widziała. Był świetnym gawędziarzem, było z nim przyjemnie wypić koniak, spacerować po Warszawie czy po Petersburgu. Ci, których uważał za przyjaciół, pewnie też go dobrze traktowali, ale wszystkie kobiety, które go kochały, cierpiały. To o tym lepiej powie moja żona, dlatego że Sawinkowa nienawidzi go za jego stosunek do kobiet, uważa, że jest rozpieszczony i z tego punktu widzenia pewne kwestie trzeba jeszcze odnaleźć w badaniach. Kiedy została opublikowana książka Sawinkow na Łubiance, grupa badaczy i
pracowników Centralnego Archiwum FSB na początku 2000 lat. Oni napisali, że nie otrzymali wszystkich dokumentów od momentu aresztowania Sawinkowa do momentu, kiedy zaczął składać zeznania. Tam było powiedziane tak bardziej jakby bezpiecznie. Nie otrzymaliśmy takich dokumentów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że większość osób, która publikowała, była pracownikami Archiwum Centralnego, to bardzo by się chciało popatrzeć na te dokumenty. I pewnie wtedy na pana pytanie można było odpowiedzieć lepiej. To, że go nie torturowano, nie szantażowano śmiercią bliskich, to jest pewne. To, że pewnie obiecywano mu jakieś stanowisko, to na pewno. To, że widziałem w dokumencie przekazanym z archiwum prezydenta, to widać cały zamęt rozpoczął się przez to, że kiedy decydowano o wyroku, który powinien zapaść w sądzie, to był pomysł 3 lat. Stalin się sprzeciwił, powiedział, nas nie zrozumieją, takie przestępstwa i tylko 3 lata, dajmy mu 10, czyli 3 razy zwiększył wyrok. I to tak naprawdę zniszczyło całą kombinację, która zakładała, że Sawinkow szybko wyjdzie na wolność. To właśnie tutaj trzeba szukać przyczyn jego postępowania. Proszę sobie przeczytać dokumenty, które zostały wydane. Sawinkow na Łubiance. Tam są niesamowite rzeczy, które on sam pisał przed śmiercią, nie tylko do Dzierżyńskiego, ale również do czekistów, z którymi rozmawiał, i oni raportowali, że on już jest zmęczony, że prosi o inną celę, dajcie mi celę bez krat. A później pisze, że już nie mogę tak siedzieć, nie mogę prowadzić takiego życia. To, że już skłania się do samobójstwa, można łatwo zauważyć w tych dokumentach. I wymyślenie jakiejś wersji, że zabiły go władze albo czekiści, to jest nie bardzo poważne, dlatego że nie było sensu go zabijać. Można go było trzymać w celi więzienia tyle, ile chciały władze. Za chwilę nas opuścić i poproszę o odpowiedź. Przepraszam bardzo, rzeczywiście na pociąg będę musiał się spieszyć. Krótko tylko nawiążę do 2 kwestii. Tej najważniejszej chyba, którą poruszył pan profesor Morozow, też wydaje mi się, że naszym zadaniem jako badaczy jest pokazywać skomplikowanie materii, międzyludzkich stosunków, bo w równaniu matematycznym można wykazać łatwo, że 2 dodać 2 jest 4, ale w stosunkach między ludźmi i nawet w refleksji nad pojedynczym człowiekiem widzimy, jak napotykamy ciągle na białe plamy. I tak się składa, że kontynuuję jakoś jeszcze te badania związane z polskim epizodem Sawinkowa i też bardzo dużo materiałów i z Amsterdamu, ale też i z archiwum Bachmietiewa w Nowym Jorku i z archiwum Hoovera, które rzuca światło na z kolei miejsce Sawinkowa w tym momencie, czyli w 20 roku, na tle emigracji rosyjskiej, dużo jeszcze wzbogaci tę naszą przyszłą dyskusję, bo myślę, że to tak będzie wyglądało, że nie musimy uzgodnić swojego stanowiska, ale wprowadzić nowy materiał do dyskusji, a pewnie nigdy jej końca nie będzie, dopóki ktoś się będzie interesował Sawinkowem po prostu. I mówię o tym także dlatego, że również kwestia, którą pan profesor Grala podniósł, czy przypomniał, czyli kwestia pytania Denikina, kto spas sowiecką władzę, kto uratował władzę sowiecką, z sugestią, że to Piłsudski, nigdy nie uzyska rozstrzygnięcia, ale jednocześnie można na zasadzie pracy historyka wprowadzić pewne
dodatkowe pytania, które komplikują to zadanie, na które zbyt łatwo czasem odpowiadamy, albo że wiadomo, że Piłsudski, albo wiadomo, że nie Piłsudski. To zawsze będzie materią do spekulacji. Dorzucę do tej spekulacji dwie kwestie. Pamiętajmy, że żeby podjąć energiczne działania bojowe ze strony Polski, które mogły pomóc, na pewno mogły pomóc Denikinowi w tym momencie, potrzebny był spory wysiłek militarny. Polska miała w tym momencie na papierze, znowu mówię o tych wielkościach, około 600 tysięcy żołnierzy. Miała nieuregulowaną granicę zachodnią jeszcze nie był ratyfikowany traktat wersalski. I jak sam później Piłsudski o tym mówił, te 600 tysięcy żołnierzy to był młody, kompletnie nieostrzelany rekrut. To nie byli ludzie, którzy nadawali się do działań ofensywnych na dużą skalę. I to trzeba wziąć pod uwagę, niezależnie od tego, czy ktoś potraktuje to jako wymówkę, czy jako argument poważny. Ale ten argument pada. I drugi argument bardzo ważny. Piłsudski zadał formalnie pytanie mocarstwom zachodnim. Czy sfinansujecie nasze uderzenie na Moskwę? I odpowiedź przyszła jednoznaczna. Nie wolno wam iść na Moskwę, ponieważ wzbudzi to patriotyzm, czy patriotyczną reakcję rosyjską, a poza tym właściwie i tak wygra Denikin, prawda? No bo Francuzi tego chcieli, Lloyd George już tego nie chciał. Mocarstwa zachodnie na pewno były przeciwko zaangażowaniu Polski w tym momencie, czynnemu zaangażowaniu Polski w pomaganie Denikinowi. Czy znów jest to forma usprawiedliwienia się Piłsudskiego? No, można to tak potraktować, ale trzeba wziąć ten argument pod uwagę w ogólnym zestawieniu argumentów, do których inni badacze dorzucą na pewno jeszcze inne argumenty, które położą na drugiej szali. I tak będziemy te szale ważyć i nie wiem, czy zważymy. Tej kwestii akurat myślę, że nigdy nie rozstrzygniemy, bo nie da się eksperymentalnie powtórzyć historii i stwierdzić, co by było, gdyby było tych 40 tysięcy bagnetów i szabel zostawionych przeciwko Piłsudskiemu, nieużytych przeciwko Denikinowi. Chyba do tego nie dojdziemy. Ale będziemy ciągle się spierać jak historycy, pod warunkiem, że nie spieramy się jak publicyści, którzy z góry wiedzą, uratował Piłsudski albo Piłsudski niewinny. I właśnie takim rodzajem trudnego dla historyka pytania jest pytanie, które padło pod moim adresem. Co by było, gdyby wygrała III Rosja w roku 1919 czy 20? Myślę, że to bardzo trudno sobie wyobrazić. Ja mogę powiedzieć, że ja bym bardzo chciał, żeby wygrała III Rosja wtedy. Tyle mogę powiedzieć z czystym sumieniem. Taka, jaką deklarował, jakiej program opisywał w swojej publicystyce wtedy Savinkov w Za Swobodu, w tych czasopismach, które wtedy były wydawane. To był piękny program Rosji wolnej od przemocy, wolnej od bolszewizmu, wolnej od tego niewolnictwa, które chciał kropla po kropli wycisnąć z duszy rosyjskiej. Czechow, jak pięknie to napisał, to samo było w programie Savinkova. Tylko czy było możliwe realizowanie takiego programu w 1920 roku środkami Czechowa czy środkami Tołstoja, w momencie, kiedy było to, co podkreślił pan profesor Morozow, było, powiedziałbym, zdemoralizowanie milionów ludzi przemocą, straszliwą przemocą, której ludzie padali ofiarą i w której ludzie uczestniczyli. Po prostu tak było i my sobie tego nie wyobrazimy. Dzisiaj rzucanie oskarżeń pod adresem tamtych ludzi jest kompletnie jałowe i świadczy co najwyżej o naszym braku wyobraźni. Bo my na szczęście przez takie doświadczenia nie przechodzimy. Masowej przemocy na gigantyczną skalę, pan profesor użył określenia hipertrofia przemocy. No chyba nigdy nie było większej hipertrofii przemocy niż wtedy właśnie. I wobec tego, czy można było sobie wyobrazić zainstalowanie pokojowego reżimu, demokratycznego. Myślę, że tu zgadzam się, pan profesor mówi o polemikach, ja raczej mówię o tych punktach, w których się zgadzamy. Zgadzam się z tą opinią, że szansa na taki pokojowy rozwój instytucji demokratycznych została stracona w 17 roku. Potem ta przemoc wewnętrzna, bo oczywiście było doświadczenie przemocy związanej z I wojną światową, ale ono nie różniło się w przypadku Rosji od doświadczenia Francji, Niemiec, Anglii. No może Anglii trochę bardziej, bo Anglia nie była terenem walk, ale Francja i Niemcy przechodziły przez to samo. I no nie popadły w takie piekło potem, nie dlatego, że mają inną tradycję polityczną, czy są jakoś genetycznie lepsze od Rosji,
Tylko potem przyszła rewolucja wewnętrzna w Rosji, kierowana przez bolszewików, która wykorzystała wszystkie najgorsze instynkty w ludziach i wzbudziła właśnie ową hipertrofię przemocy wewnętrznej. I czy w takiej sytuacji dało się zbudować wtedy, w 19-20 roku, piękną, pokojową trzecią Rosję? Bardzo trudno mi to sobie jako historykowi wyobrazić. Jako publicysta, czy jako obywatel Polski, może tak bym to ujął, marzyłbym o tym, żeby ona się ziściła wtedy. I jako ktoś, kto w moim przekonaniu dobrze życzy Rosji, takiej, o jakiej ja myślę oczywiście. A zatem myślę, że trzecia Rosja z 1920 roku nie może być wzorem dla Rosji w roku 2020. Inna musi być odpowiedź na wyzwania dzisiejszej Rosji niż ta, którą próbował sformułować w dobrej wierze, jestem przekonany w dobrej wierze, Sawinko w roku 1920. Nie szukałbym tu recept, szukałbym tutaj tradycji, szlachetnej walki o to, żeby Rosję ratować od przepaści, w którą weszła. Weszła w warunkach I wojny światowej, ona jest najbardziej winna chyba, ale weszła sama. Nikt ostatecznie, mnie się wydaje, to jest mój sąd publicystyczny, nie historyczny, ani Piłsudski, ani, prawda, nie wiem, Lloyd George, ani masoneria, ani Żydzi nie wepchnęli Rosji w tę przepaść w 1917 roku. Przede wszystkim Rosja weszła w tę przepaść i zapłaciła za to najstraszniejszą cenę. Dlatego trzeba pamiętać, moim zdaniem, o tych, którzy próbowali Rosję ratować z tego potopu, ale czy da się stosować ich recepty w XXI wieku? Raczej jako historyk jestem tutaj pełen wątpliwości. Zadano mi dosyć złożone pytanie, bo pani Gipius to jest bardzo złożona figura. Z jakiejkolwiek strony byśmy nie podchodzili, bardzo dobrze ją nazwała w jednym z takich małych notatek, wspomnień. Ja już nie pamiętam, gdzie to było, ale ważne sam epitet. Lidia Kancer. Podpowiedziano mi, że to było z Pieszkową w korespondencji. Lidia Kancer, która już to była narzeczona starszego brata Aleksandra, już zdecydowanie później, mówiąc o Borysie, mówiła, że znała go jeszcze w tym czasie, gdzie był otwarty i szczery do tego, jak na niego podziałała ta łaskawa kobra. To właśnie o pani Gipius. Okazała wielki wpływ również i w planie literatury, bo poprawiała jego wiersze. I to ma odzwierciedlenie w korespondencji, wpłynęła na jego prozę. Spędzili dużo czasu na rozmowach, kiedy była trójca, tak zwany Gipius, filozof i Mieryszkowski z Sawienkowym i tam jeszcze brał udział Fundamiński. Rzecz szła o połączeniu religii i socjalizmu, nawet był rewolucyjne chrystusostwo, przepraszam za złe tłumaczenie. Drogi później się rozeszły. Warszawy lat 20., co wydaje mi się, że w jakimś momencie Sawinków przestał być dla niej interesujący, chociaż oczywiście zainteresowanie było. Jest tu przeplatanie się politycznego, literatury i czysto ludzkiego zainteresowania, chociaż wszystko, co dotyczy Zinaidy Nikołajewny, jeżeli chodzi o mężczyzn, to nie ma tutaj takiej dużej tajemnicy. Wiele jest opinii na ten temat. Wiadomo, że nie lubiła ostatniej miłości Sawinkowa. Trudno powiedzieć, czy to była zazdrość, ale stosunek
w Warszawie stosunki były dosyć bliskie duchowo, bo tu trzeba wiedzieć, że dla Gipius na pierwszym miejscu była ta duchowa, ale nie fizyczna bliskość, jeżeli już pytanie dotyczyło stosunków męsko-damskich. Dlaczego i jak ona, co ona myślała, mi się wydaje, że sama. To była taka para, dokładnie taka sama, on i ona. Jeżeli poczytać jej dzienniki, to zaczynasz się błądzić w rozumieniu jej myśli, bo trudno to zrozumieć samemu sobie, że ona sama nie wiedziała dokładnie, no po prostu rozeszły się ich drogi. Sawinkow zajął się polityką i całkowicie oddał się polityce. Gipius, nie było już dla niej tutaj miejsca, bo Sawinkow już nie zajmował się literaturą, nie miał do tego czasu. Oprócz tego miał obok siebie Emmę. I w rzeczywistości no, również ta trójca się rozpada. Też to był jedna z tragedii takich czysto ludzkich. No po prostu drogi się rozeszły. Jedną minutę poproszę. Muszę odpowiedzieć na pytanie, jaka Rosja mogłaby być, jeżeli by zwyciężyła trzecia droga, ale jakby Sawinkow rządził, jeżeli by zwyciężyli, znaczy rozumiecie państwo, jeżeli by zwyciężyli eserzy, prawi eserzy, tradycyjnie tak mówiąc, w 17 roku, to przecież oni zwyciężyli. Oni wygrali wybory do Zgromadzenia Narodowego. I to, co zrobili, i to, co próbowali zrobić, że oczywiście ich koncepcja demokratycznego socjalizmu, prawocentrystów i centrystów, była utopijna, szczególnie centrystów, ale zrobiliby najważniejsze, stworzyliby mechanizm parlamentaryzmu, zmiany władzy, mechanizm wielopartyjności, związków zawodowych, które trzymałyby za gardło tych, którzy by próbowali naciskać na robotników. Może by stali na drogę szwedzką. Oczywiście ja tutaj przesadzam. Jak nie dziwne, ale realna Rosja w grudniu, to właśnie ona stawała na ten na szwedzką drogę. Już w tej powojennej Europie, ale po prostu została zrzucona z tej drogi. Oczywiście oddaliby, oni by stracili władzę i władza by okazała się w innych rękach, bez wątpliwości, ale stworzyliby mechanizm istnienia w demokratycznym kraju ze wielopartyjnością, z swobodami politycznymi. I przeszły wiek to pokazał. To pokazuje, co daje możliwość narodowi rozwijać się, zwiększać jakość, humanizację. Humanizacja wszystkiego i ochrona praw osobiści to jest w tym europejskim socjalizmie. A sam Sawinkow to już gorzej, dlatego że on rozczarował się w demokracji, rozczarował się parlamentaryzmem, zaczyna zagrywać już na włoskim duce z Mussolini i mówią jakimś, on staje się prawym populistą. Czyli zmienia poglądy. Na początku walczy o wolność, demokrację, za naród. Tutaj w latach 20. tam
Tam jest mieszanka jak gdyby demokratycznych haseł, ale przy negowaniu parlamentaryzmu i trafia do prawego populizmu. Nie chciałbym mieszkać przy tym Duce, chociaż zajmuję się Sawinkowem, ale nie bardzo bym chciał. Czym szybciej Duce traci władzę i stanowi się demokracja, tym lepiej dla każdego kraju w Europie, a Rosja to Europa. I w ogóle w całym świecie widzimy, że jest to najważniejsza taka magistralna droga. Po tym spotkaniem poświęconym Borysowowi i Sawinkowowi rozpoczęliśmy lata 20. w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dziękuję bardzo za tak liczne przybycie. O kolejnych naszych debatach będziemy oczywiście informować za pomocą naszej strony internetowej. I bardzo proszę przyłączyć się do moich podziękowań dla naszych gości z Rosji za tą wspaniałą debatę. Dziękuję.